Bardzo serdecznie zapraszamy Was na wszystkich na wieś. No i fajno. To jest Ola i Weronika. 31 maja. Cześć. Gdzie dziewczyny? Gdzie byłyście, jak Was nie było? Co? Jeszcze. Ale pięknie. Wieś Zelwa, gmina Giby. Zapraszamy do nas serdecznie. Gospodarstwo jest na końcu wsi, jest po prostu odludnie. Ola i Weronika szukają muszli, ślimaczków. To jest rzeka Marycha, ale tutaj ryb w tym roku jest o rany. No oczywiście jak są małe, to i duże będą. Ale będzie wędkowanie. Trochę podenerwowane, bo słyszę. A to jest taka fantastyczna rzeczka. I tutaj można spływy sobie robić, a raczej się robi. To jest tył domu tego. Budynku A. I tutaj z tyłu domu, w tej wódeczce, są roślinki przydatne w kuchni. I można sobie samemu tutaj po prostu wziąć. Bezpłatnie oczywiście. Jak ktoś sobie sam chce coś gotować. Wejście z tarasu głównego do pokoju numer 3. Tu jest taka sień, kredens w sieni, można trzymać różne rzeczy, jest lodówka, proszę bardzo. Otwieram apartament numer 3, znaczy pokój numer 3. Po lewej stronie jest ubikacja. Jest umywalka ładna. Po prawej stronie jest natrysk. I tu jest taki kaloryferek, bo pensjonat nasz czynny jest cały rok właściwie. I jest wejście do pokoju. Także tu jest i łazienka, oddzielnie prysznic, oddzielnie ubikacja. Odwracam się i tak widzimy pokój od strony okna. Jest też łóżeczko dla dzieci. Układ łóżek jest dowolny, to znaczy jak gość sobie będzie chciał, tak się ułoży. O. I wyjście z powrotem na taras. Taki widok mamy. I tam za tym lasem za chwileczkę jest jeziorko. Oczywiście na piechotę. Pomost jest nasz. Zapraszam wszystkich serdecznie. Wchodzimy prawym wejściem z tarasu budynku A na górę. O, schody drewniane. Ładny zapach drewna. I tutaj jest pokój. O, taki. W sumie mogą spać 3 osoby, ale też zawsze można pozmieniać. Widok jest na podwórko. I tutaj jest łazienka i ubikacja. Kabina prysznicowa, umywalka bardzo ładna. I tu jest drugi pokój. Taki mały, jedyneczka typowa. O. Oczywiście my jeszcze cały czas to udoskonalamy. I schodzimy. Wejście z tarasu głównego po lewej stronie. To jest nasz najlepszy apartament. On jest taką jakby drugim pokojem, tutaj sienią, czy jak to nazwać. I tu jest panel kuchenny. O, robię obrót.
o 360 stopni. No to widać ten taki jakby duży przedpokój, gdzie można sobie gości przyjmować. Teraz idziemy do samego pokoju. Też oddzielnie jest prysznic, proszę bardzo. Po prawej stronie mamy ubikację, umywalka. No i wchodzimy tutaj do pokoju. Też po prawej stronie jest przystosowany do małych dzieci. Tak to wygląda. O. Robimy obrót. Tak, żeby po prostu najlepiej widzieć, gdzie można mieszkać. I dodatkowa rzecz jest taka, że ten pokój numer jeden, apartament Otylia, ja to nazywam, to ma swój własny taras. I ten taras to jest tylko tutaj dla gości tego pokoju. O, otwieram drzwi, proszę bardzo, jaki ładny, zadaszony jest. Tu tak trochę nieładnie leży to, ale to potem poprawię. I tak jest wielki taras. I z tarasu widać tutaj trampolina dla dzieci. O, proszę. I tam widać ten nasz pierwszy budynek. W tej łódeczce są rzeczy takie ogrodnicze, znaczy roślinki. Można sobie brać, jak ktoś sobie gotuje. Szczypiorek, sałata. O, tak to wygląda. Serdecznie zapraszamy. To jest suterena budynku A. Tutaj mieści się kotłownia. Opalana groszkiem. Z mikroprocesorem. A tutaj to jest chluba naszego budynku, jest sala bankietowa. Różnie można to nazwać, można robić bardzo różne imprezy. W zeszłym roku o tej porze był tu tylko cement. Cement oczywiście, tynków nie było, podłogi nie było. Kuchnia jest profesjonalna, z takim oknem do wydawania. Tutaj jest maszyna do lodów. Zmywarka. Lodówka. Tu jest parę takich pomieszczeń odgrodzonych meblami, proszę bardzo. Komunia, przyjęcia, imieniny. Serdecznie zapraszamy. Bo wszystko zrobiło się w ciągu roku. Z szarego tylko cementu, to mogą twierdzić goście, na przykład Ewa z Gdańska, która w zeszłym roku była i tutaj po prostu był cement, o, telewizor. Serdecznie zapraszamy, jesteśmy cenowo konkurencyjni, nawet mamy takie opinie na wsi, że ceny dumpingowe stosujemy, ale lepiej jest wynająć za małą kwotę niż na przykład w ogóle. No. No to do zobaczenia u nas. Rzeka Marycha. Woda czyściuteńka. Coś pięknego. Ona tam dalej wije się lasem. I w drugiej części jest rzeką graniczną między Polską a Litwą. Coś pięknego. Czysta woda. Zero ludzi, wędkarzy też nie ma. Kłusownicy też to mijają. Fantastycznie pusto. Odpoczynek od Warszawy. Rezerwat przyrody Kukle. Tutaj często zwierzęta spotykam, no ale teraz jak tak mówię, to raczej nie spotkam, ale chciałem tylko pokazać, jak to jest przepięknie. Dzikie jezioro w rezerwacie Kukle. Pada deszcz, bardzo dobrze by była susza, ale takie fantastyczne dzikie jezioro schowane w rezerwacie przyrody. Jak się komuś nie powie, to nie wie nawet jak tu trafić. Oczywiście nie można tu wędkować, a ryby tu są. I tu są ptaki gongoły. Widziałem niedawno, teraz to się pochowały chyba. A gongoły to są ptaki wodne, które
Tylko tu się wjeżdża, w tym rejonie Suwalszczyzny. Dobrze, wracam, bo za bardzo zmokno. O! Ale fajnie. To jest nasze gospodarstwo tutaj. I ten dom drugi z tyłu. Brawo, brawo dziewczyny. Ej, dziewczyny, a może skaczemy tak? Poczekaj, wujo. Ej, my tu się ustawimy, okej? Ja tu. I dwa hamaki są u nas. Się będzie kąpieć i niezła czekała. No. A, tutaj dom jest. A tu jest trampolina. Jest co robić u nas. Zapraszamy serdecznie. Cześć! Jest kotek. 4:20 rano. Słońce ładnie wschodzi. Tu jest taki piękny wschód słońca. Piękny.